Państwa, nad tematem zaległa cisza. Nic, ściana i do przebita, nie do przebicia, nikogo to nie interesuje. I po rozmowach spokojnych, po kłótniach, no w każdym razie w lipcu 16 roku ogłosiłam, zresztą jak miało być spotkanie ze mną na Pracy Północ, to pewna rura, więc ogłosiłam na ulicy, że zaczynam zbierać podpisy pod wnioskiem o ekshumację w Jedwabnem. No i zaczęła się, zebrałam 12-13 tysięcy podpisów, zaczęła się korespondencja z ministerstwem, po prostu tak głupia, że to po prostu jest, to wszystko jest w tej książce Jedwabne Anatomia Kłamstwa, także nie będę Państwu tu referować. No i jeśli chodzi o Jedwabne, to mamy do czynienia, proszę Państwa, z bardzo smutną rzeczą, dlatego że w międzyczasie dostałam ekspertyzę od Żydów z Izraela, dokumenty z Knesetu. Izraelskie prawo mówi, że w sytuacjach kryminalnych, w sprawach kryminalnych, zgodę na ekshumację wydaje zwykły sąd, tak jakby sąd wojewódzki w Polsce. Czyli dokładnie tak samo. Prawo Izraela mówi, że w sprawach kryminalnych trzeba przeprowadzić ekshumację. Więc mamy do czynienia z, po prostu z wielkim kłamstwem od początku do końca. I właściwie trzeba powiedzieć, że na to wszystko niestety zapracowały rządy Polski przez te kilkanaście lat, zaczynając od roku 2000 po dzień dzisiejszy, dlatego że po tym, jak ukazała się książka Grossa, po wielkiej fali, nie wiem jak tutaj, ale w Polsce, w każdym, otworzyło się telewizor, to był Gross Jedwabne, zareagowali prawidłowo tylko historycy. Historycy z IPN-u powiedzieli spokojnie, trzeba zrobić badanie i przystąpili do ekshumacji. Ekshumacja została wstrzymana przez ministra sprawiedliwości. Okazuje się, że w Polsce do dziś historycy nie mają prawa do wolnych badań, tylko stoi nad nimi czapa ministrów, prokuratorów, tudzież innych ludzi. No i stąd mamy to wszystko. A tymczasem przez kilkanaście lat po świecie hula wersja Grossa, że w Jedwabnem 1600 Żydów zostało zamordowanych. Ja jestem takim optymistą, dlatego że, proszę Państwa, nikomu nie udało się. Smutne jest to, że musimy walczyć z własnym rządem, ale myślę, że dobijemy się po prawa do wolnych badań historycznych i sprawdzimy, co tam w Jedwabnem było. Dlatego że nie chodzi o to, proszę Państwa, może się okazać, że rzeczywiście Polacy przyłożyli do tego rękę, ale my musimy wiedzieć, jeśli mamy wybrać na siebie odpowiedzialność, to musimy wiedzieć, czy chodzi o 4 Żydów, 40 czy 400. No, takie wrednie, które tam prokuratorzy ogłaszają, to zresztą w książce te wszystkie dokumenty dałam, to Państwo sobie prześledzicie. No i właściwie można powiedzieć, że cała sprawa z Jedwabnem wpisuje się, jak się tak popatrzy na tę przestrzeń kilkudziesięciu lat, które upłynęło od II wojny światowej, przynajmniej od roku około 90, to mamy do czynienia, już nie patrzę na świecie, w Polsce, z taką pedagogiką wstydu, że wszystko to zmierzało do tego, żeby wychować Polaków jako taki wstydliwy naród, który nie wie, kim jest. Wstydliwymi ludźmi łatwiej się rządzi. Jak ludzie nie wiedzą, kim są, jaką mieli przeszłość, kim byli dziadkowie, jeszcze się im mówi, że dziadkowie byli oprawcami, że są odpowiedzialni Polacy za zagładę i za to, że księżyc nie świeci dzisiejszej nocy, to się łatwiej tymi ludźmi rządzi. Do tego wszystko zmierzało. Najpierw po 89 roku próbowano zohydzić na powstanie warszawskie. Takie rzadko już kto pamięta, bodajże to był 92-93 rok. Ukazał się tylko w Gazecie Wyborczej artykuł Michała Cichego, który na kilku
szpaltach przedstawiał, który na kilku szpaltach przedstawiał powstanie warszawskie jako właściwie powstanie nie przeciwko Niemcom, tylko akcję wymordowania Żydów, tych, którzy przeżyli II wojnę światową. I to doszło do awantury, to profesor Szczerbosz, Polacy nie dali sobie odebrać powstania warszawskiego. A skąd była ta akcja? Dlatego, proszę Państwa, przez te kilkadziesiąt lat komuny, kiedy my siedzieliśmy za żelazną kurtyną, na zachodzie Żydzi, środowiska żydowskie, nazwę Powstanie Warszawskie przyswoili na określenie Powstania w Getcie. Powstanie w Getcie, przypominam, było wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, trwało miesiąc. Wtedy, kiedy my siedzieliśmy za żelazną kurtyną i historycy, ani nikt tam specjalnie nie miał głosu, Żydzi na całym świecie rozpisywali się o Powstaniu Warszawskim. Więc zrobili wszystko, żeby to Powstanie Warszawskie zachęcić też Polakom i zawłaszczyć tę nazwę na stałe. No to się nie udało, bo różne rzeczy można Polakom mówić, ale nie to, że Powstanie Warszawskie było, no, ucichła sprawa. Michał Cichy musiał przeprosić za swój artykuł i za brednie, które wypisywał. No i minęło kilka lat i pojawiła się książka Grossa. Sytuacja była niekorzystna o tyle, że wtedy, jak się ukazała książka Grossa, to ministrem spraw zagranicznych był Geremek, syn rabina. Nasze podatkowe pieniądze szły, jak się teraz okazuje, szły na reklamę książki Grossa. Za nasze pieniądze były urządzane bankiety, promocje i co tylko w ogóle można sobie wyobrazić. A kilka lat później Ministerstwo Kultury dało pieniądze na film Pokłosie, który jest oczywiście opowiadał rzekomo o Jedwabnem. No więc to całe mieliśmy do czynienia z całym takim perfidnym programem zachęcania nam, Polakom, własnej historii. Nawet dzisiaj jakieś tam rady przeczytało mi, że ktoś tam krytykuje mnie i mówi, że ja powiedziałam w telewizji polskiej, jak była ta cała hucpa z ambasadą, to powiedziałam w telewizji polskiej, podtrzymuję to, że żydowskie źródła nas, Polaków, obronią. No niestety nie przywiozłam to Państwu, bo okazuje się, że nieopatrznie wczoraj w Dniu Brytan wszystkie poszły te tomiki. Pod wpływem tej mojej wypowiedzi w Radomiu, wydawnictwo w Radomiu wydało Itzhaka Katzenelsona pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. To jest ważne nazwisko, warto zapamiętać. Ja nawet Państwu tu przyślę pocztą lotniczą, bo to kosztuje grosze i w Polsce, i tutaj jakoś się... Tak. Itzhak Katzenelson to człowiek, który rabin i nauczyciel z Warszawy, Żyd warszawski, któremu w 1942 roku policja żydowska odprowadziła na muszlat pracy do Treblinki żonę i dwoje dzieci. On ocalał z synem. Zginął potem w Oświęcimiu z tym synem w wyniku prowokacji żydowskiej. I Itzhak Katzenelson w swoim poemacie trzecim o bólu mój jest najbardziej dramatyczny, ale on w tym tomiku wierszem opowiada wszystko, co przeżył w getcie. I cytuję z pamięci w tym trzecim poemacie, mówi: Jan jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska, jak dzieci starców mych siwobrodek oprawca nawozy ciskał jak winnie bez litości i ręce załamywałem ze wstydu. Wstydu i hańby. Rękami Żydów zadano śmierć Żydom. I opisuje dalej, jak policja żydowska biła, żyła Żydów i w pewnym momencie pisze, że Żydzi robią to wszystko z braćmi Żydami, w twarz pluli Bogu. I kończy ten poemat mniej więcej słowami: a z Bogu stoi Niemiec, on się nie wtrąca. On rękami Żydów wykańcza, morduje Żydów. To są słowa zamordowanego żydowskiego poety i prawda o tym, co się wydarzyło w getcie, w całym jego
poemacie nie ma w ogóle słowa Polak, bo Polaków nie było w żadnym getcie, jak to teraz się słyszy, że młodzież izraelska wychowana jest w tym, że Polacy stali przy komorach, przy krematoriach, że Polacy po getcie biegali. Żaden, to w żydowskich źródłach podstawowych i Adam Czerniakow to był, to jak był burmistrzem autonomii żydowskiej w Warszawie, zachowały się jego pamiętniki dzień po dniu od października 1939 roku do dnia jego śmierci, do lipca 1942 roku. Czerniakow pisze, że policja żydowska nie miała prawa wstępu do getta. Ani w Łodzi, ani w Warszawie, ani w Krakowie. W innych źródłach po prostu żydowskie o tym. I to jest to, proszę Państwa, czego się boją Żydzi, bo też trzeba zrozumieć, jeśli chodzi o zagładę, o co to jest, co jak mówimy polscy Żydzi. Zginęło prawie 3 miliony polskich Żydów. Ale przed wojną nasi Żydzi w 85% to byli hasydzi. To byli ultrareligijni Żydzi, gdy Państwo dziś jeszcze możecie ich potomków nielicznych zobaczyć na Williamsburgu. W tych czarnych kapeluszach z lisiczką, w hałatach, takie sznurki białe, które się cyces nazywają, chodzą w pumpkach białych pod kolanówka. To są nasi polscy Żydzi, to są hasydzi. I około 3 miliony Żydów zginęło, ale wśród tych, którzy zginęli, to byli prawie sami hasydzi. 15%, przepraszam, od przedwojennych Żydów to byli Żydzi zasymilowani, którzy mówili dobrze po polsku. I teraz, żeby zobaczyć, kto przeżył drugą wojnę, to warto porównać, ja też napisałam książkę Dzieci żydowskie w klasztorach. Znalazłam 200 klasztorów, które ratowały żydowskie dzieci. Wśród tych 200 klasztorów, czyli kilku tysięcy żydowskich dzieci uratowanych, było tylko dwoje dzieci, jedna dziewczynka dwuletnia w Łódzku, którą matka Żydówka podrzuciła zakonnicą. To dziecko nie miało słowa po polsku. Siostry uczyły, no ale dwuletnie dziecko łatwo nauczyć. Nauczyły polskiego, no oczywiście w strachu, bo przychodzili Niemcy i to dziecko tylko krzyczało po żydowsku przez pierwsze miesiące. I druga dziewczynka w Otwocku, kilkunastoletnia, którą siostry uratowały, która też pochodziła z rodziny hasyckiej, nie znała polskiego języka, bo hasydzi nie mówili po polsku, oni tylko mówili jidysz. I ta dziewczynka była tak, jak Niemcy przychodzili, to siostry ukrywały ją w beczce, a tak udawała niemowę. Ona przeżyła wojnę. Czyli na tyle dzieci było tylko dwie dziewczynki hasyckie. Resztę uratowane to dzieci, to były dzieci Żydów zasymilowanych, które wychowały się w rodzinach, w których mówiło się tylko po polsku. Wśród dorosłych te proporcje są dokładnie takie same. Czyli jeśli mówimy o Żydach polskich, którzy zginęli, to mamy na myśli hasydów. I teraz jak wyglądało w getcie na przykład, w getcie warszawskim. W getcie warszawskim, no najpierw do tego getta zgonili Żydów z okolicznych miasteczek, właśnie tych Żydów hasydów. A jeszcze, przepraszam, wrócę, dwa słowa trzeba powiedzieć, kim, co to jest hasydzi. Hasydyzm, proszę Państwa, to jest tak jak w religii naszej chrześcijańskiej też są sekty, powstawały na przestrzeni wieków, tak około roku 1770 na Podolu pojawił się rabin Baal Shem Tov. I taki judaizm klasyczny, ortodoksyjny, to jest judaizm ksiąg. Czyli siedzą od kilku tysięcy lat w księgach i tam sobie różne rzeczy dyskutują i to wszystko zapisane jest. Natomiast właśnie ten Baal Shem Tov, ten rabin z Podola, zapatrzony zresztą w mistycyzm rosyjski, to jak pisze w książce Rosji rozumiem, nie pojmiesz, której tu nie masz. Nie wiem, odkryłam te związki. I Baal Shem Tov powiedział swoim Żydom, bo też w religii żydowskiej nie ma tak jak u nas, że jest papież, jest hierarchia. Każdy rabin to jest osobna religia, a u hasydów jeszcze cadyk, czyli taki biskup, ma swoich wyznawców i oni sobie tam po swojemu interpretują prawo i żyją. No i Baal Shem Tov w roku 1770 to nie tylko humorystycznie mówię, proszę Państwa, ale naprawdę powiedział swoim Żydom, Żydzi,
rzućcie te księgi, nic z tego nie wynika, szkoda czasu, szkoda wysiłku. Z Panem Bogiem, Pana Boga chwalić i z Panem Bogiem połączyć można się przez taniec, śpiew i taniec. I tak można powiedzieć właśnie, z Podola Żydzi rabina Walszentowa ruszyli przez całą Polskę w taniec i 85% polskich Żydów przeszło na, stało się hasydami. Zaczęli nosić te hasyckie klasyczne stroje, także już w XIX wieku i w przeddzień II wojny światowej 85% naszych Żydów to byli właśnie hasydzi. Powtarzam raz jeszcze, ludzie, którzy nie znali polskiego języka, więc szanse na ratunek były żadne. Jednocześnie ci hasydzi byli wtedy, w XIX wieku i przed wojną i dziś są znienawidzeni przez tych Żydów zasymilowanych i przez Żydów ortodoksyjnych, bo Żydzi oświeceni, amerykańscy, niemieccy, francuscy wstydzili się tych hałaciarzy, jak sami mówili. Na przykład w źródeł żydowskich stoi, że Żydzi, ci oświeceni, ta elita żydowska mówiła, w 1932 roku powiedziały, jak przyszły wywózki do Treblinki Żydów, powiedzieli, motłoch musi zginąć, bo dla nich to był motłoch po prostu. Ciemnota, motłoch i musi zginąć, oni Żydzi oświeceni, bez specjalnego bólu się tego pozbędą. No i tak właśnie pracowali ci policjanci. Okazuje się, że Wilhelm wyliczył, Wilhelm to jest, proszę Państwa, kronikarz getta warszawskiego, zamordowany zresztą przez mnie Niemców, ale zanim go zamordowali, to tony po prostu dokumentów, zapisków przetłumaczonych na polski, co bardzo, bardzo ważne, w 1982 roku zostało. To są te właśnie źródła żydowskie, o których ja mówię, że dobrze zamordowani Żydzi nas obronią. Wilhelm pisze, wywózki do Treblinki zaczęły się 22 lipca 1942 roku. W listopadzie albo w grudniu Lindbergh pisze w swojej kronice. Pokazuję Państwu, jaka była skala współpracy policji żydowskiej przy mordowaniu Żydów. Lindbergh pisze, jak to było możliwe, że 50 SS-manów przy pomocy 200 Ukraińców i 200 Łotyszów na śmierć, posłało na śmierć 300 tysięcy warszawskich Żydów. A było to możliwe właśnie dlatego, że skala współpracy Żydów przy mordowaniu, łapaniu, doprowadzaniu do wagonów Żydów była porażająca, proszę Państwa. Tak jak pisze Katzenelson, Niemiec stoi z boku i patrzy. Tutaj jest też takie źródło, wydane tylko jedyny raz w 1965 roku, kronika getta łódzkiego, zapisywana po polsku ze wstępem Żydem profesora Lucjana Dobroszyckiego, którego znam, zresztą bardzo porządny historyk. W tej kronice jest opisane, że na przykład Niemcy mówią, że tego dnia wywiozą 10 tysięcy Żydów do Chełmna nad Nerem. I teraz policja żydowska łapie ludzi, ograbia ich z majątku, trzyma przez noc gdzieś tam, doprowadza do wagonu, ładuje do wagonu tych biednych Żydów, również dzieci, bo w pewnym momencie Żydzi w getcie łódzkim postanowili oddać Niemcom na śmierć wszystkie dzieci do 10 roku życia. Z jednej z moich książek znalazłam zdjęcie tego. I o godzinie 7 dokładnie przychodziło dwóch gestapowców, tylko patrzeć, czy już wszystko gotowe na śmierć i odjeżdżał pociąg, który za 3 godziny wracał pusty. I to źródła żydowskie opisują. Także my naprawdę, Polacy i historycy, i państwo o nic nie musimy mówić, tylko zdobyć pieniądze i przeprowadzić dobrą akcję tłumaczenia tego na język angielski, francuski, hebrajski również, dlatego że nasi Żydzi polscy posługiwali się językiem jidysz, to był żargon niemiecki, a dziś w Izraelu mówi się tylko po hebrajsku, więc oni zupełnie młodzi Izraelczycy nie rozumieją w ogóle języka jidysz. A my mamy właściwie w Polsce, w Żychu, w Żydowskim Instytucie Historycznym, kopalnię po prostu tych żydowskich źródeł. To Żydzi mówią od lat.
tłumaczcie to, Żydzi porządni, tak, którzy chcą prawdy. Tłumaczcie to, pokazujcie światu i nic nie musicie więcej robić, bo stąd teraz jakiś Żyd się odezwał oburzony, że jak to Kurek powiedziała w telewizji, że zamordowani Żydzi nas obronią. Obronił nas, proszę Państwa, bo naprawdę broni się sama. I też nawet Państwu mówię, jak w dyskusji jakiekolwiek, bo tutaj w Ameryce macie bezpośrednie takie pewnie więcej kontaktów niż my w Polsce z Żydami, to zawsze warto nie wdawać się w pyskówki, tylko zapamiętam sobie jedno, dwa nazwiska, dwa cytaty i zawsze Żydom to rzucić i tyle. I bawić się, powtarzam, w jakieś tam dyskusje, tylko powiedzieć, słuchaj, najpierw mi udowodnić, że twój ziomek, ten Żyd, Kacenelson, Lieberum, Czerniakow kłamali, to wtedy ci uwierzę. I to jest właśnie też to z tymi moimi wynikami badań, że Żydzi najchętniej, gdybym popełniła błąd, to pewnie bym nie roznieśli na szablach, a że posługuje się żydowskimi źródłami, no to jakoś jeszcze funkcjonuje i żyje. Także proszę Państwa, naprawdę mogę powiedzieć jedno, że po tych ponad 30 latach badań mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że my Polacy naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Nasi przodkowie zachowali się najlepiej, jak można było, najlepiej w całej Europie. Na przykład też takim porównaniem jest, lata temu byłam tutaj w 90-tych latach, zanim jeszcze Princeton opanował Gross, to mnie zapraszano do Princeton. No i w Princeton miałam wykład na temat właśnie ratowania dzieci żydowskich w klasztorach. I po mnie miała wykład francuska, która też ten sam problem badała. I ona znalazła dumna we Francji trzy klasztory, które ukrywały żydowskie dzieci. We Francji za ukrywanie Żydów groził mandat, coś takiego, a do sióstr w ogóle nie wchodzili Niemcy do klasztorów. W Polsce za ratowanie Żydów, jak wiecie, Polska była jedynym krajem w okupowanej Europie, który my Polacy na terenie całej II Rzeczpospolitej płaciliśmy śmiercią za ratowanie Żydów. I to też to zafałszowanie, ale to też mówię tym władzom polskim już, bo napisałam ten pierwszy raz o tym jeszcze w podziemiu w 1985 roku, bo do 1987 roku nie można było w ogóle pisać o Żydach, bo znalazłam i to do dziś funkcjonuje. Encyklopedia Judaica na przykład pod hasłem kara za ratowanie Żydów podaje, co następuje. Że kara za ratowanie Żydów oscylowała od mandatu we Francji do więzienia tam w tydzień w Holandii. No ja teraz zmyślam, bo już nie pamiętam, ale mniej więcej takie kary były. Po karę śmierci w generalnej guberni. Proszę Państwa, to jest też fałszerstwo, dlatego że ja potem robiłam eksperyment wśród polskiej młodzieży i starsi ludzie to mniej więcej wiedzieli. Co to jest generalna gubernia? Nikt nie wie. Generalna gubernia, proszę Państwa, było stworzone przez Niemców takie kanałowe państewko, bo zachodnie ziemie Niemcy wcielili do Rzeszy, Wielkopolskę, Pomorze, Śląsk. Wschód odszedł do podsowietów, a potem po 1941 roku gubernię zrobili łódzką. To takie państewko właściwie, w którym rządził Frank, nie państewko, taki kawałek Polski. Nikt nie wie, kto to jest generalna gubernia. Trzeba po prostu krzyczeć na świat i podkreślać to, że byliśmy jedynym narodem, który płacił życiem za ratowanie Żydów. No ale tu znowu dochodzimy do polityki Polski, państwa polskiego. Ja 20 lat temu zrobiłam film Kto ratuje jedno życie? O dzieciach żydowskich w klasztorach. W tym moim filmie, który dla drugiego programu telewizji. Poszedł dwa razy w telewizji, jest od 20 lat pułkownikiem. Dlaczego? Dlatego, że to uratowane żydowskie dzieci, taka Kaśka Meloch żyje do dziś w Warszawie, mówi, jak w getcie warszawskim złapał ją policjant żydowski i chciał zagonić na Muszlak plac. Jej babcia zeszła i powiedziała, że ona nie ma swetra,
weź mnie, uratowała swojej wnuczce życie. I Żydzi mówią, że Polacy byli karani śmiercią nie tylko za ratowanie, za podanie kropki chleba, szklanki wody. I to mówią Żydzi, no i to nie pasuje do tej bajki żydowskiej, którą się puszcza w świat. No i tu znowu dochodzimy do bajki żydowskiej, proszę Państwa. Ja to w książkach mówię szerzej, ale to jest po prostu taka naiwność żydowska po prostu jest porażająca. Około roku 85 taki Elie Wiesel, noblista, wymyślił sobie, ogłosił światu, że już nie wolno, historycy nie mogą badać Holokaustu, zagłady Żydów, bo jeśli będą badać ten temat, to historia jako nauka się skończy, świat się zawali i tak dalej. Bo już była gotowa taka bajeczka właśnie na temat tego, co stało się w czasie II wojny światowej. A jeszcze bardzo ważnym jest to, że tak już w takim skrócie, bo jeszcze potem chcę zostawić czas na pytania Państwa, gdzie sobie pewne rzeczy dopowiemy, że tak jak powiedziałam, ci Hasydzi byli uważani przez zresztą Żydów i amerykańskich i tą elitę w getcie za modłoch. Więc ci religijni polscy Żydzi zginęli. Kto ocalał? Ocaleli Żydzi w Rosji, komuniści. Więc ocaleli ci bandyci, którzy mordowali swoich braci w getcie. Po II wojnie światowej, cóż oni robią od kilkudziesięciu lat? Tuż po wojnie oczywiście zaczęła się akcja zakłamywania, żeby się nie wydało, że z 160 tysięcy Żydów założyło niemieckie mundury, że tylu i tylu Żydów w każdym getcie mordowało innych, ale też oni tylko przetrwali. Najlepiej to oddaje Ben-Gurion, który tuż po powstaniu Państwa Izrael przywitał polskich Żydów słowami: gdybyście nie byli ostatnimi łotrami, to nie byłoby was tutaj. On był świadomy, z kim ma do czynienia, bo kto przeżył? Policjanci żydowscy, lekarze pogotowia ratunkowego w gettach, którzy nie leczyli, tylko też odprowadzali Żydów na śmierć. Takie bestie po prostu przeżyły i te bestie wykreowały bajeczkę, żeby ukryć prawdę o tym, co się stało. Początkowo te kłamstwa przełamała Hannah Arendt książką Eichmann w Jerozolimie, też polecam Państwu, żydowska filozof, profesor Columbia University, która odkryła, odsłoniła dla mnie, też była takim ważnym przewodnikiem przy moich badaniach, naprowadziła na mnie na najważniejsze też sprawy. I ona to odsłoniła w swoich książkach, to jest rok 61. I trochę to kłamstwo przycicha. Ona została zaszczuta przez środowiska żydowskie, zmarła w 75 roku i do dziś Żydzi jej się boją, nienawidzą i w Izraelu, i w Ameryce. No i potem w latach 80. już znali, że minęło jedno pokolenie i Elie Wiesel, cała ekipa wymyśliła tę bajeczkę na temat zagłady i światu do wierzenia podaje. No i może największym takim dramatem jest, że w latach 90. i od 2000 roku tę bajeczkę zaczęło się przeszczepiać również w Polsce i mieszać w głowie polskim studentom i młodzieży. Do dziś na uniwersytetach polskich książka Grossa jest obowiązująca, ale jednocześnie właśnie to, czego się boją ci, którzy kłamią, to jest po prostu, to są te źródła żydowskie, do których właśnie wracam. No, na pocieszenie mogę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o Żydów i zakłamanie historii żydowskiej, to Żydzi mają zakłamaną historię jeszcze bardziej niż my. I w tej chwili jest taka grupa młodych historyków w Polsce żydowskich, którzy są prześladowani gorzej niż ja. Ja tam nie czuję, że jestem prześladowana. Nie biorę od nikogo, żadnej posady nie wzięłam, jestem wolna. A oni są szykanowani, bo oni dobijają się do, znają język jidysz, oni czytają też żydowskie źródła. To są ludzie religijni, którzy szukają prawdy o swoich przyjaciółach.